Siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, witamy w naszych brokowych wzgórzach. Ignacy, PiS to jest groszek, a nie brukselka. Dziękuję. Ignacy, Ekplan to bakłażan. Dziękuję. Czekajcie, coś jeszcze było. Wiem, co jeszcze było. Twórca odezwał się w komentarzu, najpierw też podlinkował jego kanał. Twórca odlinkował się w komentarzu, to jest w ogóle nawiązanie do Czarnoksiężnika z Krainy Oz, z tego co wiem. Ponoć... Trzy Księżyce to jest z Krainy Oz. Przyznam szczerze, że to jest tak duży klasyk literatury, a wiecie, że nigdy nie czytałem ani nie oglądałem Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Kojarzę takie przebitki nieraz, że tam był ten drwal metalowy i tak dalej, czy ten stalowy drwal, tak? Był ten lew, który się bał. Było kilka, jeden strach na wróble, ale nigdy nie czytałem. Więc ponoć to twórca się odezwał, zobaczcie sobie w komentarzu, jest troszkę niżej. Twórca napisał właśnie dużo różnych wiązań, że to jest jakby w ogóle cały jak proces wygląda. Polecam gorąco sprawdzić, jeżeli nie zapomnę, to może przelinkuję albo podczepię jego komentarz pod następny odcinek albo pod ten odcinek, nie wiem, zobaczymy. Więc nie wiem, jakby spoko, w sensie zajebiście się jaram, że w ogóle pan twórca się odezwał. To bardzo miło, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, wieść gminna niesie, bo widziałem, że takich zapytań komentarzowych było dużo, więc chyba warto odpowiedzieć, bo też, moi drodzy, wieść gminna niesie, dostałem takie mini info z jednej firmy na literkę F, że dzisiaj coś ponoć pan... Fryderyk ma zrobić odpowiedź, bo wiem, że dużo osób zapytywało. Siema, Gnasy, słuchaj, a co z tą odpowiedzią, czy coś będzie, czy nie będzie? Ja mógłbym powiedzieć, no elo mordy, słuchajcie, nie wiem, ale jakoś tak ptaszki podśpiewały troszeczkę i myślę, że już teraz wiem. Czemu ja tego zamku nie zdobyłem? Nie wiem, nie wpadłem jeszcze na ten mądry pomysł, dlaczego tego nie zrobiłem, ale okej, wy spadajcie z powrotem na łódkę. A my jedziemy do naszego brokułowego zamku. Ulepszmy wszystkich. Tu mamy... czyli to jest taki tyrolski groszek, dobrze. Tak, tyrolski groszek, chyba tak. Kozacki korniszon, tak mi ktoś to przetłumaczył. Wy jesteście policjantami, tak? Nie, dzikimi jajkami jesteście. Jajkami, kurwa, macie. Głąbie ty Ignacy. Nie jajkami, tylko bakłażanami. Tum, 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 pam. Jeden siedzi ten. W mnichirze jest, dobra, zróbmy tak, parlor, okej. Okay. Zróbmy jednego pana złego. O, tych lataczy bym chciał. To jest ponoć Caster Mac, to przeczytałem sobie. Was bym trochę zwiększył liczbę, mam was mało. A teraz mam też flyera. Dobra, ty idziesz od razu na sam bok. Czy tak pójdziesz na bok i dostaniesz jego? W środek wrzućmy ciebie i ciebie. To jest 6-6, w ogóle ta armia będzie tak wolna, bo będą wyliczoną prędkość od czwórki. No, jest słabo, ale no zdarza się. Dobra, jedziemy tu. Piękna jest ta muzyczka. A to nie jest, słuchajcie, żadne nielegalne, to jest z Kevina McLeoda, czyli jakby to takiej dużej bazy freewarowej muzyki akurat. To też często korzystam na różnych odcinkach, swoich filmach. W zasadzie większość muzyki, której używam, to jest z Kevina McLeoda. O, ktoś ma dwa miasta. Pomarańczowy. Silniejszą armię oczywiście ja, no jak żeby inaczej. Dziękuję serdecznie, dobrze. Czy gdzieś to gdzieś ci wrogowie są? A, właśnie, ponoć te budynki też nie działają, bo VCMI jeszcze nie działają. VCMI to jest projekt w ogóle tworzony też, mi napisaliście. Ja o VCMI słyszałem już długo, ale pierwszy raz się dowiedziałem, że to jest w ogóle polski projekt VCMI. Nie wiedziałem, już wiem, miło wiedzieć. WIK. Czy stać mi na walkę z wami? Jest z was grupa. Nie mam żadnego silnego strzelca ani heavy hitera, który by był szybki. Tu tkwi mój problem. Mam kilku heavy hitterów, ale wolniejszych niż on, a nie mam masz slowa, żeby zanegować straty. Okej, czyli to jest cała woda. Pewnie w podziemiach jeszcze jest. Jop. Tutaj widzę, że ktoś chodzi. Wrota żywiołów. Wrota żywiołów oznacza ciele. Czerwony. Tutaj. Alright. To potrzebujemy w takim razie zebrać kilka tutaj rzeczy. Wiram, mogę też tam przeskoczyć. Chill. I teraz będę mógł zrobić... O, was. Ale potrzebuję kryszteksów. Trochę taka twierdza. Jeszcze oczy populacja się dubluje. Oh yeah. Dobra. Weź hajsa tym razem. Pogonimy to miasto. Chcę zobaczyć animację ataku jego. Więc zaczekamy. Bo zależy mi na tym, żeby zobaczyć animację ataku. To jest jeszcze... tego pajaca. Dobra, i dawaj tu. Coś dziwne dźwięki były. Dobra, policjanta weźmy tutaj, dzikusa naszego. Samuraj!
Czubach! Czubach! Dobra, zajebiście. Nie wiem, czemu tu wyświetlało, jakby był kapitol. Dobra, plus jeden do ataku, lecimy na magów. Czy pogonić magów. Co by moi latacze latali dalej. Teraz tak, zbierz to. Zbierz to. Zbierz to. I polecisz do teleportu. Cały czas mi się ta muzyczka podoba. Za każdym razem, jak do niej wchodzimy, to mi się podoba. Ale to chyba dobrze. To chyba dobrze. Przejdź tędy. O, tu jest kryształik, widzę. No to szybciej się zbuduję. Co tu są? Samuraje moi. O, górazy! Halo. To jest budynek do jedynek. A, widzę, że jest to na razie chyba jakiś taki placeholder po prostu. Ale w ogóle jaram się, patrzyłem tu twórca. O nie, moja jedna tyrolska... Tyrolski groszek wypierdzielił się na głupi ryj. Zdarza się. Nie potrafię się skupić. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek niż wczoraj. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mam nagrywanie. Nie wiem, czy śledzicie mojego Instagrama, czy nie. Polecam gorąco. Zawsze jest, większość linków zawsze wrzucam w opis, więc to akurat na pewno tam będzie. Nagrywam dzisiaj drugą część. Znaczy, jak już oglądacie, to już jestem pewnie po nagrywaniu. 45 ogórków, to one się tu zbierają. To już jestem po nagrywaniu, ale nagrywam, słuchajcie, matura to bzdura, bo już drugą część, bo jedną część wywiadów nagrywaliśmy ostatnio, teraz czas na drugą, więc po prostu chwilkę mi to zajmie i wychodzę z domu, a później też mam jeszcze jedno spotkanie na mieście. Tak na dobrą sprawę wracam do domu po 12, no nie, może nie po 12, po 10, więc teraz jest 10 rano, jak nagrywam. I pewnie nie będę miał czasu na nawet przesłanie później tego, jakby ten odcinek był dużo dłuższy, dlatego po prostu mam nadzieję, że mi wybaczycie i zresztą ostatnio nie ma za długich odcinków. Cieszy mnie w ogóle mega wynik, bo widziałem, że aż ile było? Prawie 30 tysięcy na pierwszym odcinku z tej serii, więc to jest w ogóle, słuchajcie, pierwszy raz od dawien dawna na tym kanale taki wynik, więc jaram się w opór, jeżeli chodzi o samodziałanie. Naprawdę długo nie było takiego dobrego wyniku na tym kanale. A zwłaszcza na takiej, powiedziałbym, że dosyć serii, na której się super nie spodziewałem. Oczywiście była tu śmieszna nazwa, bo tutaj oczywiście nawiązałem sobie do świeżaków. Ale generalnie to nie jest to jakiś taki, wiecie, wątek dla mnie wyjątkowy. Jezu, czemu ja nic nie rozbudowuję drugiego zamku? Może dlatego, że jestem zjebany. No nie, no dobra, okej. Pałac. Broccoli Lords, muszę was zobaczyć. Ja pierdolę, jak oni wyglądają zajebiście. Taki cyklop trochę, nie? Nawet ma chyba taką samą ilość życia. Ale ponoć on rzuca czary, wiecie? Czy tak czytałem w tym opisie, że on może rzucać chyba deszcz meteorytów, a na siebie oczyszczenie, na swoje jednostki. To chyba tak. Zjaw nie potrzebuję. Tak czytałem, ale mogę się mylić. Tu jest ten jaszczuroczłek zdublowany. Alright. A bit weaker. Grupa Hydr Chaosu. Nie no, to faktycznie, grupa Hydr Chaosu to już nie wkipierdział. I zejście do podziemi. Sure. Nie no, to ja się szarpać na Hydr Chaosu nie będę, póki nie mam, mówię, dobrej ilości woja. Wow. Styx. No to nieźle. Czerwoniak tu się kręci, no tak jak zakładaliśmy, że tam będzie. To akurat nic wyjątkowego dla nas, ochrona przed... Weźmy to, no co mi szkodzi. Więc w ogóle mega się cieszę, że seria wam przypadła do gustu. Mi gra się w nią wybornie, jak zresztą widzicie. Gra się super. Więc no co? Liczę, że pójdzie nam dalej. Lata oszty w dupu. Wysysarzycie, Pumpkinhead. Ej, ten zamek jest kurwa przegięty. W sensie brakuje im... ruchliwości, w sensie to jest jedyna latająca jednostka i jakoś taka, powiedzmy, w miarę zwarta, jeżeli chodzi o działanie na polu bitwy, choć strasznie mi strongholdem to wszystko śmierdzi. 7 ruchu, ile ty masz ulepszenie ruchu? Pokaż się. Kurde, 11 ma rok? Coś takiego i też jest na 5 slocie, w sensie... pewnie, że po jakiejś tam ilości zamków to ja już będę dostrzegał wszędzie podobieństwa. Ale mówię, w sensie bardzo zbliżone. Pokażcie mi roka jeszcze. 7 na bazie ma chyba 11 ulepszeń. Strasznie zbliżony jakby profil jednostek. Też taki mocny hitter na siódemce, szóstka, drugi strzelec. No właśnie powiedziałem, że jeden strzelec, nie no, to dwóch strzelców.
na szóstce drugi strzelec. No tu się różni tylko dwójka, trójka. W sensie jest dużo podobieństw. O tak, gdybym miał generator Frajdy, tu jest dobrze. Gdybym miał zauważyć podobieństwa, to bym pewnie znalazł ich sporo. Więc w sumie was nie muszę gonić, iść tędy. Byleby się przejść dało, to jest tylko istotne dla mnie. Tu można się drapnąć, pozabierać. Tu można. Dużo. Dużo rzeczy można kraść. Żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników mało, jak mówił pan. To jest drogie, to może nie. Kurwa, ta muzyka jest zajebista. Tak się nie ujaram. Dobra, lećmy dalej sobie. A czego, jakiego surowca używam do rekrutacji moich zimniaków? To jest jeszcze dla mnie jeszcze zagadka jedna nierozwiązana. Bo nie sprawdziłem, przyznam, bez bicia. Dobra, kozackie korniszony. O, tu mam napisane. Odporny łańcuch piorunów, a to... Czekaj, czy to ciekawe, czy to wynika z tego, że ja mam ten artefakt i po prostu spisuje mi to. Czy jesteś w stanie zrekrutować wszystko? Czym się was rekrutuje? O, drewno i kamień! Lordów brokułowych potrzebujemy. Ulepsz was jeszcze. Tak, dostałem to od czaru. Fajnie, że VC mi to zliczę, nie wiedziałem nawet. Pom. Kogo bierzemy? Samurajów moich i potem was. No i teraz to można się bawić z taką armią. Z taką... Kurwa, kto wpadł na pomysł? Kozackie korniszony. Jezus Maria, to jest tak dobra nazwa. Kozacki korniszon. Śmieszne, bo to są w języku polskim wszystkie... To się jakoś specjalnie te wyrazy nazywają, jeżeli łączymy dwa wyrazy podobnie brzmiące. To w hip-hopie się często używa. Chyba VNM to miał w jednym kawałku. Czekaj, jak to szło? Struktury to król, który tu zmieniał góry jakoś, tak? W sensie to ma swoją nazwę w całości muzyki, tak chyba to nazwijmy. Że jakoś się tego używa w jakimś konkretnym zamyśle i celu. Uczy nauka. Jak to się mówi, nauka nie poszła w las, więc my przejdziemy tędy. Chodźcie. Gra mi tak bardzo pasywnie. Widziałem, że też osoby się zastanawiają, czy to jest moje przygotowanie do walki z Vegim. Tak, to jest moje przygotowanie do walki z Vegim. Nie zakładam, że będę potrzebował czegokolwiek więcej, więc... weź sobie to. Już teraz to bez znaczenia. Nie uważam, że... Gdyby się dało, to bym go ogórkowym zamkiem powiózł pewnie. No, ale zobaczymy. Chyba się nie da niestety, bo nie będziemy grali na VCMI, tylko gramy na HD modzie klasycznym. Nie na żadnym HD Edition, na HD modzie gramy. Miło. Chociaż nie ukrywam, ten pasek na górze jest miły i fajnie byłoby się z nim pobawić. Dużo tych samurajów mi tutaj dają. Ekspert powietrza. Mogę inteligencję brać tak już zupełnie szczerze teraz. Elo. Chodźcie, musimy przetestować kilka jednostek. Przede wszystkim brokułowego lorda musimy zobaczyć. Dobra, zastrzel. No, nie przetestuję też wszystkich jednostek. Ciebie już widziałem. Ciebie chcesz. No, was jest też trzech z drugiej strony. Dobra, dobij. Co tutaj jest ciekawego? A, wiem, co tu może być ciekawego. Magii ziemi to ja nie posiadam. A posiadać mógłbym. Dajcie znać w komentarzach, czy też wam siedzi ta muzyczka tak w głowie jak mi. Bo jeżeli tak, to znaczy, że odniosłem mini sukces, jeżeli was zaraziłem też tą muzyczką. Okej, mamy zamek. O kur... O skurwesyn. Ile dajecie zakład, że jak się tutaj dropnę, to jest... To jest wjazd na chatę. Mogę spróbować, co mi szkodzi. Tego... No drewno i kamień to mi starczy, nawet do rekrutacji. No i dobrze. O, co tam jeszcze z takich śmiesznych, ważnych rzeczy? Komunikatów naszych reklamowych? Chyba nic. Ostatnio reklamowych komunikatów tu nie mam. Myślę. Nie wiem. Chcecie jakieś tematy pogaduchowe, żebym zaczął uskuteczniać? Bo ja sobie zwykle na Hirosiakach sobie tak lubiłem pogaworzyć o różnych ważnych i mniej ważnych rzeczach. To możecie napisać mi w komentarzu, czy sobie życzycie, czy nie. Bo jeżeli nie, to oczywiście możemy sobie zostawić tę serię jako naszą taką śmieszkową, malutką serię, która gdzieś tam powstała na boku. Widzicie, kurde, ile lat musiało minąć, żeby na Hirosiakach w końcu był dobry wynik, nie? No, zdarza się, zdarza. Ale cieszy mnie, wiecie, takie duże zainteresowanie, żywe w ogóle. Tylu youtuberów się tutaj nagle odzywa i pisze, kurczę, co tam z tym, tak, w ogóle. O, dużo.
na głównym filmie i youtuberów się różnych wypowiedziało. O niech to pies! Spierdolamy! Dobra, lecimy tu. No bym nie dojechał. Komputer pewnie zatrzymał się tutaj, bo jest komputerem. O, tędy się przechodzi. Dobra, bo już się bałem, że zjebawszy. Dogoń tych drzewców. Chcę sprawdzić kilka różnych ataków. Dziwnie się gra, jak nagle nie ma tego dźwięku tego czekania, nie? Ale zajebiście się ustawiłem. No ja to jednak potrafię grać w te Heroesy, co? Masz obszarowy? Nie masz obszarowego strzału. Niektórzy nie mają dźwięków jeszcze, nie? To jest taki trochę minus. Ale on bije, ty, patrzcie na niego. No dobra, to też są dobre staty, nie? Ale kurwa, za 600 do 900? Ej, niezły jesteś. Ej, zajebiście jest ta jednostka bije. 21 na piątym poziomie, no. Ciężko mi aż tak dokładnie określić, czy to jest dobry wynik, czy nie. Nie wiem. O, tutaj będzie można... A, rtęć, to jest resource silo. Tak, to jest komputer. Prawie bym zapomniał o tym. Dobra, idziemy się dropnąć i dostać w łeb. Patrzcie na to. Co? Jak będę mógł to ukraść, to... Kurde, no wziąłbym was oguraski, tylko nie wiem za co. Was jest za dużo. No, no trudno, niestety, nie uda mi się. Zły jestem. 10 poziom. No tak się składa, że mam. Dobrze. Przegoń towarzystwo stąd. Co tu są? O niech to pies! Brokoli lordcy. I brązowy tutaj widzę, że się kręci. Ale dostaniesz w łeb zaraz ode mnie. Wchodzę tu tylko po to, żeby tej muzyczki posłuchać. Przepraszam. Nie powinienem pewnie. Zrób mnie tu cytadelę. Tu mnie zrób tawernę jeszcze. Dobra. Słyszę, że żona kończy robić te hot dogi. Dzisiaj nam kupiliśmy sobie bułeczki hot dogowe. Wczoraj. I dzisiaj żona moja robiła właśnie rano hot dogi, więc jak już słyszę, że ona w tle tam coś robi, to znaczy, że już powinienem się zbliżyć do końca. Zresztą jest już tak. Będę musiał powoli się zbliżyć do końca, więc sobie tę skórkę zakończymy. I polecimy dalej. Polecimy dalej w świat. Więc co, moi drodzy? Zobaczmy tylko, czy to jest serio za darmo. Kurwa mać, co za mapa. No dobra, i tak ją gramy dla żartu i tak. Więc co, ja bym Ignacy, wy byście wy. A to były Heroesy trzecie. Nasz brokułowo-warzywno-kochany zamek. Widzimy się jutro.